Si, bą, bon, si, Bą, bon, si, la, 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 si, bą, bon, si, o, jesteście, cześć. Dzisiaj zaprogramujemy sobie w Scratchu grę, której bohaterem będzie Oskar. Oskar to jest takie zwierzątko, które na ulicy Sezamkowej mieszka w kuble na śmieci. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy tę bajkę, ale tak oto właśnie wygląda Oskar. Oskar mieszka w Kuble i zjada sobie śmieci w naszej grze. Żeby zaprogramować Oskara, będziemy potrzebowali coś więcej, niż oferuje nam Scratch. Będziemy potrzebowali grafiki, których w nim nie ma. I dlatego na samym początku, to jest najtrudniejsze, chyba no, dla początkujących, dla młodszych moich widzów, będziemy musieli pobrać pliczek z grafikami. Ja tam na dole pod filmem w opisie na YouTubie i też na ekranie filmu umieszczę adres, pod którego pobieram właśnie ten pliczek. Otóż pobieram go z GitHuba i tu jest trudno, ponieważ jest tu po angielsku. Ale ten link, który Wam podam, będzie bezpośrednio prowadził do tego miejsca. Wystarczy nacisnąć Download. Po naciśnięciu Download pobiera nam się pliczek Scratch myślnik Oskar ZIP. Ten pliczek. O, tutaj. Po rozpakowaniu będzie zawierał w sobie kilka innych folderów. No tak moi drodzy, nie wszyscy korzystają z Maca, więc nie wszyscy mają tak przyjemnie, że klik, klik i się samo rozpakuje. Pokażę więc, jak na Windowsie rozpakować pliki z Oskarem. Otóż na początek jest to samo, bo korzystam z tej samej przeglądarki, czyli z Chroma. Wybieram więc Download i pobiera się. I teraz wystarczy przejść do plików pobranych. Mam tutaj dwa razy pobrane, dlatego że dwa razy próbowałem. Jedno mogę skasować. Mam tego zipa tutaj. I to, co jest tutaj w tym zipie, już nie wystarczy poklikać, żeby się rozpakowało, bo jeżeli poklikam to otwiera się zawartość tego folderu. U mnie otwiera się w 7 bo mam zainstalowanego 7 ale nawet jeżeli nie macie zainstalowanego 7 no to po prostu otworzy się zawartość folderu. No i teraz wystarczy to przeciągnąć na przykład na pulpit. Przeciągam i mam tutaj pliki w Osk z oskalem. I tak samo jak na filmie dalej na Macu będę miał downloads, no to tutaj wrzuciłem sobie na pulpit... No to będę miał po prostu na pulpicie. Także tam, gdzie sobie to wgracie, tam to jest. Tyle wstawki wracamy do programowania. Będzie tam kubeł zielony, kubeł szary, kubeł niebieski, dźwięki, śmieci i latarnia PNG. Na samym początku będzie nam potrzebna latarnia, pod którą sobie mieszka Oskar oraz będzie potrzebny szary kubeł. Zajrzyjmy więc do szarego kubła. I jest tu kilka plików. Włączę podgląd i powiększę nieco. Oj, za bardzo. Jest tu kilka plików, które przedstawia po kolei etapy wyłażącego z kubła Oscara: otwierający się dekiel, wyłażące oczy Oscara, głowa. Oskar, Oskar, który macha łapką i Oskar, który chowa się z powrotem do zamykającego się kubła. Przy pomocy tych obrazków stworzymy fajną animację, która będzie właśnie pokazywała, jak Oskar z tego kubła wychodzi i jak się do niego chowa. I od tego właśnie zaczniemy nasz program. Idę więc do skracza i tam, proszę bardzo, yy, usuwam sobie kota, bo kot już jest mi niepotrzebny. Natomiast tu wczytam Duszka. Wczytaj duszka. No i tu jest drugi trudniejszy element. Muszę przejść na moim komputerze tam, gdzie jest pobrany ten folderek Oscar. Jeżeli wrzucicie go na pulpit, to będzie na pulpicie. Jeżeli będziecie mieli go w pobranych, no to będzie w pobranych. U mnie jest to download, czyli pobrane. I tu jest scratch Oscar. I zaczniemy od kubeł szary. I stąd muszę wczytać pierwszy pliczek, ten bez numera, ten, który przedstawia kubeł w zwykłej, szarej swojej postaci. I teraz kolejne kubły, już nie wczytuję jako kolejne duszki. To będą oddzielne kostiumy do jednego duszka, do duszka, który nazywa się kubeł szary. I teraz idę w związku z tym do kostiumy. I tu muszę zrobić podobnie prześlij kostium. Dwójka, a mogę zaznaczyć shiftem, czyli dwójeczkę, shift do ósmego, albo każdy z nich wczytywać pojedynczo. O, i tutaj mam wczytane 8. Musicie sprawdzić, czy jest to 8, i czy są w dobrej kolejności. 8 kostiumów przedstawiających o, właśnie tego wyłażącego skubła Oscar. Wracam do. Skryptu. No i teraz tak, żeby sprawdzić, czy animacja działa, zacznę od zaprogramowania, że po naciśnięciu klawisza O, jak Oskar, nasz Oskar wyjdzie z kubła i się schowa. No to co? Zdarzenia. Kiedy klawisz. Kiedy klawisz O. O, jak Oskar naciśnięty. To muszę. Osiem razy, bo tam było osiem tych strojów, zmienić kostium na następny. Czyli osiem razy wygląd, następny kostium. No i sprawdźmy. Literka O. No właśnie zrobiłem 10, a miało być 8. I na samym starcie zrobię jeszcze, bo teraz będzie działać, ale Oskar już zawsze wraca do wystających oczu. Czyli muszę jeszcze na początek zrobić. Zmień kostium na kubeł szary. I wtedy, nieważne jaki był kubeł, po naciśnięciu o mamy wyłażącego Oscara. Troszeczkę za szybko. No więc kontrola. Czekaj jedną sekundę. No, troszeczkę za długo. Teraz 1 sekunda to jest zdecydowanie za wolno, nasz Oskar wyłazi. No spróbujmy na przykład 0,2. Dwie dziesiąte sekundy. Im większa tutaj liczba, tym będzie wolniej. 0,3 wolniej, 0,4, 0,5, 0,6. 0,2 jest w miarę szybko. Zobaczymy. No, jeszcze mógłby troszeczkę szybciej, może 0,1. A, powiedzmy. To już zależy od tego jak chcecie, czy 01, czy 0,2. Oskar wyłazi i chowa się do kubła. Teraz, żeby naszemu oskarowi nie mieszkało się tak smutno, na białym tle dołożę mu latarnię. Latarnia, która będzie też kolejnym duszkiem, czyli wczytaj duszka, latarnia. No, i gdzieś sobie tą latarnię na przykład w tym miejscu ustawimy, a kubeł tutaj. Troszkę za duży jest ten kubeł, czyli pod kubłem klikając kubeł rozmiar, no spróbujemy 80. O! Teraz będzie dobrze. Naciskam, o, jak Oskar. Oskar wychodzi, mieszka sobie na ulicy Sezamkowej pod latarnią, i wszystko jest tak jak trzeba. Etap pierwszy gry zakończony. Zapraszam do samodzielnego przetrenowania i do następnego odcinka, w którym będziemy programować dalej.